Siema Tupyza w kolejnym filmie oto z tego miejsca, więc zapraszam wszystkich swoich kolegów, koleżanki na najnowszy film oto z tej miejscówki, czyli Strawczyn, woda PZ Buni, inaczej jest ze mną kolega Heniu, siedzi tam dalej. Heniu, pomachaj! Siema! Dzień dobry. I razem z Heniem nakręcimy dla Was jakiś materiał oto z tej miejscówki. Czyli powtórzę jeszcze raz, Strawczyn, nie inaczej, woda PZW. I zobaczymy, co uda się złowić. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, 30 czerwiec, godzina 8.27, 30 czerwiec, środa. 2021 i oto w ten dzisiejszy dzionek poświęcimy na wędkowanie oto w tym miejscu. Późno, bo po nocnej zmianie przyjechaliśmy na rybki, trzeba jakoś dzień wykorzystać, bo życie jest krótkie, a łowić się chce, więc nakręcimy jakiś film stąd. I tak mówię, wziąłem 3 wędki, ale na 2 będę wędkował. Jedną już posłałem na metodę, drugą na klasyka. Koszyk przelotowo, skrętka, cienki przypon o długości metra, na razie haczyk 18, malutka czerwona i do tego pójdą pinki. Wyznaczyłem odległość 12 długości na kijkach pomiarowych 12 razy 3,60 i obydwie wędki poślemy na tą odległość, czyli metoda już posłana, teraz koszyk. I mam jeszcze trzeci zapasowy kij, czyli trzecią wędkę do metody i zobaczymy, co będzie brało. Czy koszyk, czy cukiereczki pyzowe dadzą jakąś rybkę, więc jedną nadgającą szczytówkę, a drugą na cukiereczki. Podpórki zapomniałem wziąć, a nie chcę mi się przekładać, więc w takiej pozycji jak teraz to nie przeszkadza. I tak założymy 2, jedną dwie, zaraz jak dojdą trochę, bo długo były zamknięte, ciasno miały, niech trochę je sparzy. I tak mówię, mała 18, 2 pinki. Zanętę mam na razie wspólną, czyli pod metodę i do klasyka. Nabijemy koszyczek i zarzucimy zestaw. Czyli odpoczynek po nocnej zmianie. Czas zacząć, ale nie będzie to wypoczynkiem w spokoju, dlatego że koszą trawę i zanim tu dojdą naokoło, to w hałasie będziemy odpoczywać, ale nie o to chodzi. Tak mówię, trzeba jakoś dzień wykorzystać, nie prześpię go, więc z Heniem wybraliśmy się na rybki. Taki wypad z marszu bez nęcenia. I zobaczymy, co nam przyniesie. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Więc takim krótkim wstępem jeszcze raz zapraszam. Nie zostało mi nic innego jak zapowiedź, czyli kawa, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie. Jedziemy z tym tematem, bo już późno. Zapraszam. Muszę przestawić wędkę tak, abym idealnie widział szczytówkę przy nawet najdrobniejszym podciągnięciu. Dlatego muszę przestawić podpórki. Ryby nie ma, wędka jak się wygina i skrócić muszę przypon, bo jednak jest za długi, więc muszę go skrócić gdzieś do 40 cm, a więc poprzestawiamy wszystko, odplątam to i zobaczymy, co jak.
Burza idzie. Branie miałem już na pinkę, ale poczekam, aż powtórzy. Zobaczcie, co w nocy się działo w Kielcach, w pracy. Przez całą noc błyskało się i padał deszcz. Tak to mniej więcej wyglądało. Zobaczcie sami. A ja w międzyczasie przymocuję parasol. Co mamy? Wzdręgę. Zobaczcie, jaka ładna krasnopiórka. Widzicie, pinka daje jakąś radę. Mała osiemnastka i dwie pinki. Ale wieje, wieje. Zakładamy kolejne dwie. Nabijamy sprzęta. I zarzucamy w miejsce klipowane. Haniu bliziutko, ja trochę dalej. Okej. Jest pięknie. A metoda nic na razie, ale jak stoi sobie, tak mówię. Kilka godzin na wędkowaniu. O, już jest branie na pinkę. Siedzi. Ale drodzy Państwo, ten parasol mi trochę będzie przeszkadzał. Znów będę musiał przestawić. No ale pinka daje radę. Rybka za rybką. Może nie za duże, ale zabawa jest. Zabawa jest. Ściągamy coś. Osiemnastka mała daje radę. Co mamy tym razem? Taka ładna krasnopióra. Krasnopiórka. Wzdręga, tak. Taka ładna już. Więc machaj będą. Ryby będą, Pyzuś. Z tym, że nie na pewno. Więc stara śpiewka przerzucamy i wędkujemy i jest w ptę. No. Nie muszę znów podpórkę zmienić. Drodzy Państwo, muszę to zmienić tak, aby nie uszkodzić wędki. Siedzi, ryba za rybą, tylko muszę podpórki przestawić inaczej, bo mi parasol przeszkadza przy zacinaniu. Coś ci pomóc, to mów. Nie, Haniu, ja tylko muszę sobie ustawić tak, żeby dobrze przycinać. A tu widzisz, ryba za rybą. Dobrze. Co tym razem? Cześć. Okoń. Okoń. Okoń, krasnopiórka. Wiesz, co wypluł?
Heniu. Co? Raka wypluł. Raka wypluł. Zobaczcie, drodzy państwo, mały rak. Wypluł. Zobaczcie, taki gówniarz raka wypluł. I jeszcze skusił się na pineczkę. Nie inaczej. Taki mały raka wypluł. Dobrze, przerzucam, ale zanim przerzucę, muszę to jakoś ogarnąć inaczej. Inaczej. Okej. Inaczej. Nie mam małych podpórek. Okej. Jedę z parasolem. Jeździł. Tylko muszę jakoś to pogarnąć tu. Okej. O, i w tej pozycji przycięcie w bok. Dobrze, przerzucamy. Nie no, okonek wolę wzdręgi, ale się bierze, łowi to co jest. Znów jakieś maleństwo, ale ryba za rybą cieszy. Cieszy metoda nic, no ale to kwestia tylko dobrania przynęty. Na razie piaskową założyłem, jasnobrązową, czyli pinka. Lepiej wypada na razie. Zobaczymy, co teraz mamy. Mała szesnastka. I znów okonek. Nawet się zanęta nie wypukała. Ubijam mocno. I widzicie. Rybka. Za rybką. Tak jak mówię, mała osiemnastka i dwie pinki. Dołożymy sprzęta. Jednego świeżego. Tak, aby to się ruszało do tych dwóch wszamanych, wyssanych. Dołożymy trochę sprzęta i zarzucamy. A na metodę zaraz założę coś w kolorze i zobaczymy. Ściągnę tą rybę, drodzy państwo, i metodę przerzucę, tak, zmienię kolor na metodę, tak aby i na metodę jakąś rybkę złowić, może coś większego się złowi, jakiś karp, leszczyk, bo na pie... Powykupywane brzegi, kurwa, chuj wie, co się stanie, pojadę, a tam zakup. No. Bez sensu. I tak mówię, co mamy teraz? Okonek. Okunek większy. Większy. No ale wzdręgi fajniejsze. Może do 30 dojdzie. Może, zobaczymy. Więc tak, mówię, odczepię rybkę. Zanim zarzucę koszyk, tak mówię, założymy jakiś kolorek. Pyzowego cukiereczka. Jak to się mówi. No na przynęty nie było. Dziwić się, że brania nie ma.
założymy Rangersa. Różową. Albo nie. Założymy pomarańczową. Pomarańczową. Jest trochę twardsza, bo już ma któryś sezon i bardziej na bagdeciku będzie się trzymała niż świeża, która spadła, albo ryby ściągnęły, albrania przynajmniej nie było. W czasie ściągania mogła też spać, bo świeża, miękka. To założymy pomarańczową, twardszą, dwuletnią już, teraz trzeci sezon. I zobaczymy. Więc do klipa. Niech stoi. Haniu też złowił płotkę na kukurydzę. To też ma jedną rybę. Moja większość to okąki. Brania są, ale ryby, jak widzicie, nie za duże. Takie maluszki. Martwi mnie ta metoda trochę, bo nic. Klasyk tylko. Ale tego okonia tu jest dużo. Dużo okonia. Bardzo. Okej, okay, odczepimy. I wędkujemy dalej. To modusz. Teraz szamka jakaś. Czyli śniadanie. A nie druga rybka. No ciekawe co? Płotka. Zobaczymy co. Ja zjem i też założę przypon. Inny i na włosie kukurydzę. Leszcz. Leszcz? Nie. Ten nasz. No, prawdziwy. Prawdziwy karaś, drodzy państwo. Nasz rodowity. Zobaczcie, złoty karaś, czyli całkowita ochrona, złoty karaś, baja. Buziola. I baja. Okej. A ja zjem kiełbaskę i też założę kukurydzę na włos, bo te okonki na koszyku mnie już denerwują. Więc... Quick stop, kukurydza od Henia. I założymy jeden. Dwa ziarka. W tej pozycji, o, rzucimy sobie luźno.
tylko nabiję podajnik, raczej koszyk. I postawimy na kukurydzę. Sam jestem ciekawy, co to mi da. Okej. I tam, gdzie rzucałem na pinkę, rzucę dwa ziarka. Niech sobie stoi. Niech stoi, okej. Zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie. A metoda nic. Dziwić się, woda PZW to tylko drzazgi, jakieś drobne rybki biorą. Przynajmniej w tym miejscu, o tej porze w Strawczynie. Na zalewie w Strawczynie. No ale miejmy nadzieję, że na kukurydze też doczekam się jakiejś fajnej rybki, oby. Abym tylko nie usnął, bo z tymi małymi okoniami co rzut praktycznie branie, było jakieś zajęcie, a tak nie będzie brań, tak i po prawej nie ma, po lewej to wiecie, po nocy człowiek zmęczony, mogę przysnąć, ale zobaczymy. Na tą chwilę jest 10:48, no i zobaczymy, co na kuku. Jak nie będzie wskazania na dwa ziarka, założę jedno i może te małe płotki, wzdręgi będą brały, ale to zobaczymy. Na razie tak pokazałem, dwa ziarka posłane, postawione i wędkujemy. I jest pytkę. Przerzuciłem, założyłem teraz jedno ziarko, no ale widzę, że efektu nie ma. Wiecie, kukurydza na włosie przy delikatnych braniach mogą pociągnąć, mogę nie zauważyć brania i przynęta będzie praktycznie, przypon będzie bez przynęty, leżał w wodzie, więc przejdę chyba znów, tak aby nie usnąć, a założę 18, 0,10 i pinkę, tak to chociaż co rzut branie jakieś, jakaś zabawa jest. Godzina 11:18 i chyba tak zrobię. Potrzymam jeszcze 10 minut i jak nie będzie efektu na kukurydze, to założę z powrotem pinkę i będziemy dalej targać te małe okonki. A nuż widelec może wejdzie coś większego. Jedna wzdręga, kilka wzdręg wpadło, jedna nawet taka fajna. Uchenia to samo, nawet na tą kukurydzę, ten karaś, płotkę co ma, nawet tylko zapiszczało delikatnie, na siły nie miało podnieść swingera, więc delikatne brania na kukurydze są i często coś mu pyknie, ściągnie i kukurydzy nie ma. Tak jak mówię, aby mieć jakieś zajęcie, to założę z powrotem szypon z pinką i będziemy wędkować dalej. Na metodę nic. Ściągnąłem, założyłem z powrotem pomarańczową. Obskubana była przez raki połowa cukiereczka. Raków tu jest dużo. Ale na metodę nic, cisza. Ale jutro znów wybieram się na ryby. Inny zbiornik PZW i myślę, że tam sobie połowię, ale to z samego rana pojadę, bo dzisiaj to za późno trochę było na ryby, ale tak, aby nie stracić dnia, a jutro też mam wolne,
więc jutro całkiem inny zbiornik i ta sama będzie metoda, czyli jedna tygająca i drugą metodę, a co połowimy jutro, zobaczycie jutro, a dzisiaj jak na tą chwilę ściągam i zakładam z powrotem pinkę. Aha, no i dobrze. No, wreszcie krasnopiórko. Widzicie, kukurydzę ściągnąłem i mamy krasnopiórkę. Nie, no ja cię rozumiem. Okej. Chociaż mi się spać nie chce na tą pinkę, branie za braniem. A na kukurydzę trzeba dłużej czekać. Tak, Heniu nawet mówi, że dłużej trzeba na kukurydzę czekać, nie? No ale widzisz, trzeba czekać na dwa żarty, ale to podejdzie, że jest coś innego. Linek. Linek? Mały linek. No. No nie taki mały. No ale linek, no. A ja... Co? 25 przecież, nie? Tak. O! Pan Lesio! Pan Lesio na pinkę. Na pinkę, no. Nieduże, ale jest. Zawsze to... Inny gatunek. Patrzcie. No, zobaczcie. Nieduży leszczyk, ale widzicie, na pinkę zawsze to, jak nie zdręga, to okoń, teraz leszczyk. No i zawsze jakieś efekty są, więc pinka dzisiaj rządzi stosunkowo braniami, systematycznością brań, co rzut, ryba, a metoda bez ryby, bez brania, ale jak stoi tam, zobaczymy i dalej bawimy się klasykiem. Miałem branie, wiesz, jak ściągałem tamtą i zobacz, co jest. Co? Raczek. Raczek. No i zobaczcie. Mówię, żeby to jeszcze nasze polskie było. Co wzięło, muszę teraz to rozplątać. I zmienię kolor przynęty. Tylko musimy jakoś zdjąć go. W rękę nie wezmę, bo się brzydzę tych raków. Okej, przerzucimy, ale zmienimy przynętę na inny kolor. Założymy różową. No ale różową też raki. Raków tu jest dużo i to jest właśnie niedobre. No ale założymy teraz różową. Przy okazji przerzucę zestaw, więc machaj będą, ryby będą. Dobrze, jak stoi, rzucamy klaska. O, znów szczurek. Co tym razem? O, znów okonek. Bardzo dużo ich tu jest. Dobra, odczepiamy rybę i wędkujemy dalej. 12 godzina. Nie myliłem się. A my wędkujemy. I tak mówię, na metodę nic, tylko ten rak.
który szamał przynętę. Klasyk, klasyk dzisiaj. Daje najwięcej brań. No ale widzicie, ryby. Przeważnie oko niemałe, które od razu po zarzucie atakują przynętę, nie dają podejść większej rybie, bo sporo tu tego małego okonia, więc wędkujemy dalej i zobaczymy co jak. Heniu miał karasia złocistego, linka i płotkę, ale on to na dwa ziarka kukurydzy, mniej ma brań, dłużej czeka na branie, ale ryby inne, ciut większe od tych moich okonków. Ale czekamy, tak, krasnopiórki dwie ładne się mi trafiły, tak, leszczyk nieduży, no może coś fajnego podejdzie w końcu i wędkujemy dalej. Znów coś jest, zobaczymy co, oby tylko nie okoniek, ale coś mocniej walczy, może być krasnopiórka. Zobaczymy, tylko żeby nie okoń. Mam dość tych okoni. Mamy ładną płoć. Mamy ładną płoć, która się spiewa. Bo nikt tak nie powinno się ryby podbierać, jak się ma podbierać. No ale nie chciało mi się sięgać. I taka płotka baja. To wiecie, różnorodność gatunków. Czyli mam płotkę, mam krasnopiórkę, czyli wzdręgę, okonia, leszczyka. A Heniu ma linka, płoć i karasia złocistego. Przerzucam, wędkujemy dalej. Co tym razem? Znów te... Boże, znów ten okoń. Ale tu tego dziadostwa jest. Nie może dłużej poleżeć, bo od razu okonek atakuje. A więc coś większego. Prawdopodobnie na pewno to. Na co? Ale to okoń nie będzie to, co teraz. Nie, ja mówię, na co okonia łapać. No. Ale dlatego zrobili, wiesz, mówię ci, Jazgarza u nas w Świętokrzyskim. Nie bluźni, Heniu. Przepraszam, kamerę. No. Dlatego zrobili, bo chłopaki na żywca zakładali Jazgarze. Ale takie do 10 cm, bo większe niż 10 nie biorą. To żeby nie łowili na żywca, zrobili... Zakaz. Wiesz, raczej wymiar ochrony Jazgarza no, 10. No, nie znasz. Tu mam coś większego trochę, wiesz? Patrzcie, zobacz. Na koszyk. A tu mam 0,10 żyłkę i 18 haczyk. To mówię ci, maleństwo. I w twoje idzie. Żebym zobaczył chyba tylko co, wiesz? Z ciekawości. Leszcz. Chodź, podbierz. Lesio, ale już taki przyzwoity przynajmniej. Zobaczcie, drodzy Państwo, taki już przyzwoity. Ale do wody go. No ale zobaczcie, 0,10 i zaraz mam haczyk. Widzisz? No widzę. Zobacz jaki haczyk. Zobaczcie. Lesio wraca. I wędkujemy. Zobaczcie, drodzy Państwo, dlaczego nic tu na metodę nie skubię. Dlatego, że rak. Rak zahaczył się, okrzanił Heniowi przynętę. I widzicie, tak u mnie to samo. Metoda nie daje rady. Otrzep sobie i tak mówię, dobrze, że wziąłem koszyczek klasyk, to dało mi jakieś ryby, większość ryb, wszystkie ryby na jedną wędkę, bo no, bo metoda, widzicie co się dzieje, później ściągnę wam
Jest 12:55, jeszcze z pół godziny. Ściągnę wam przynętę i zobaczycie, jak będzie oskubana przez raki. Nie będę zacinał, tylko delikatnie ściągnę i zobaczycie, jak będzie oskubana zanęta. To tylko ratuje dzisiaj moje wędkowanie klasy, koszyk i pinka na haczyku. Dobrze, wędkujemy i zobaczymy, co jeszcze się uda złowić. Większość małych okoni, ale i większą rybkę też można chycić, więc wędkujemy i jest w pytkę. No, co mamy teraz? Jazia małego mam. Mały jaś. To jest nie płoć, tylko mała jazia. Więc piąty gatunek cieszy. Wędkujemy dalej. Jest 13:20. Ściągnę metodę. I pokażę wam, jaka jest przynęta na końcu. Zobaczymy, czy będzie jeszcze. Jak nie raki oszamały, to mogła spaść. Zobaczymy. No, przynęty nie ma. No, jak to ma być? No, nie ma przynęty znów. Mówię ci, raki oszamały. Miękka, świeża. Założyłem taką twardszą, suchą, to dłużej była. Więc założymy nową przynętę. Tym razem założymy żółtą. Założymy żółtą. I tak mówię, widzicie, jak na metodę ma coś brać, jak raki zjadają, skubią. Założymy żółtą. I jeszcze przez jakiś czas będziemy wędkować, ale nawet podciągnięcia, nawet brania nie miałem na metodę. Koszyk mi uratował skórę, dając jakieś tam rybki. Więc machaj wędą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, jak widzicie to sami. Jak widzicie sami, drodzy widzowie. Znów krasnopiórka. Zobaczcie, jaka pięknie wybarwiona rybka. I haczyk. Osiemnastka. Baja. Zakładamy sprzęty i przerzucamy. A na metodę nic. Cisza. Ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc niech stoi sobie, już jej nie ściągam. Skupiam się na klasyku i pince na haku. Łokonek. No tak, jakaś fajna, później kwast. No ale nic na to nie poradzimy. Nic, drodzy widzowie, na to nie poradzimy.
Jeden rocznik. Mam nadzieję, że to nie okoń. Nawet ciągnie trochę. Może być ładna krasnopiórka lub leszczyk. Ale zobaczymy. Krasnopiórkę stawiam. Nie okoń. Chyba największy dzisiaj. Ale też ogryzek. No ale już taki przynajmniej przyjemny garbusek. Mała dwunastka i taki z 15 cm dobrze. No, nawet wymiarowy. Zobaczcie, jak dłoń. Wymiarowy będzie. Baja. Przerzucamy. Więc delikatnie ją ściągnę. Jest godzina 14:30. Mamy półtora godziny. O 16:00 się zwijamy. To może teraz jakiegoś pobabka snużącego, żeby był wyżej trochę, bo widzicie, znów nie ma przynęty. Raki wszystko szamają, nawet brania nie ma. Znów nie mam przynęty, widzisz? Dłużej poleży i go ładnie opędzluje. Dobrze, to może teraz popka. Założymy truskawkę. Może to da jakiś efekt. Mówię, półtora godziny. I będziemy kończyć tą imprezę. Jutro też jest dzień, więc jutro też poświęcę dzień na wędkowaniu. Oczywiście będzie jakiś materiał, film. A gdzie, to jeszcze w domu się zastanowię. Na pewno będzie to woda PZW, nie inaczej. A teraz jeszcze na półtora godziny rzucimy pop-upa snużącego i zobaczymy, czy to da jakiś efekt. Okej. Zakładamy swingera i czekamy na kolejne branie, rybkę. Oczywiście na tamtej wędce, nie na tej, ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest bajecznie. O, jazik, czyli druga ryba, piąty gatunek, drugi jazik. A więc godzina 15:33, mamy niecałe pół godziny i będziemy się zwijać. Ja ściągnę, już to pochowam. Wezmę sobie sygnalizator, jeden swingera, podpórki podobieram tak na jutrzejsze wędkowanie, tak żeby jutro mieć, bardziej być mobilnym. No i jutro też postanowiłem dla was nakręcić jakiś film, ale to zobaczycie jutro, co i jak, gdzie. A teraz składam już pomału sprzęt. Tą koszyczek zostawiam, a to składam i dopasuję sobie do jutrzejszego wędkowania podpórki. Tak, jeszcze raz powtarzam, żeby być mobilnym, mniej rzeczy zabierać, niepotrzebnych nie nosić. I jutro też będę wędkował za pomocą koszyka i jedną wędkę na metodę, z tym, że tyle podpórek i niepotrzebnych, więc teraz sobie wszystko zaplanuję na jutrzejsze wędkowanie. No i jeszcze przez pół godziny wędkujemy i zobaczymy, co jak. Drodzy Państwo, 15:40, ja poplątałem zestaw na koszyk. Przypon mi się poplątał, ale nie ma sensu już zakładać nowego. Wezmę sobie, przeszykuję sprzęt na jutrzejsze wędkowanie. To wezmę sobie, tylko zwinę wędki i ogarniemy to tak, aby było
na jutro. Podpórki, tak, aby być mobilnym. I tak to leciało, drodzy Państwo. Nic nie brała ryba. Koszyk tylko dawał mi ryby, połowiłem na koszyk. Pięć gatunków, czyli płotka, zdręga, jaś, leszcz i okoń, w większości okoń. Pięć gatunków ryb, a na metodę nic jak makiem zasiał, nic, spokój, cisza. I tak to leciało, więc zawijamy się pomału na Kielce. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną. I do następnego, siema pyza. Zwijamy się, jedziemy na Kielce. Darka.